13 grudnia 2016 roku dla Telewizji Narodowej reportaż realizuje Radosław Siedlecki. Dobry wieczór. Co może pan powiedzieć na temat stanu wojennego? Stanu wojennego sprzed 35 lat, czy rocznicy? No, rocznicy stanu wojennego i sprzed 35 lat też. Dlatego tu jesteśmy, ponieważ nie możemy patrzeć na próbę zakłamania tego, co się stało 35 lat. W tej chwili stan wojenny to ale tak będzie 50-letni, 20-letni. Są grupy w Polsce ludzi, którzy próbują poszukać i ochwalać ustawę i ochwalać młodych ludzi. Że obecna sytuacja to jest taka sytuacja jak z kolegą. To jest jedno wielkie kłamstwo. 35 lat to była wojna z narodem, a w tej chwili jest w Polsce pełna demokracja, pełna wolność, a próbują to zmanipulować. Nie możemy rozważyć na przyczynie państwa do nawoływania do tego, żeby wojsko, które zało przeciw, policja wyrażała przeciw, społeczeństwo wyrażało przeciw. To jest próba anarchii. I dlatego tu jesteśmy, żeby poprzeć obecną władzę, władzę legalnie wybraną, władzę, która w Polsce prowadzi całkowicie pełną demokratyczną politykę. Okej, odbiegając trochę, odbiegając trochę od tematyki, co może pan powiedzieć na temat tego słynnego filmu na YouTubie zresztą, który ja to zrobiłem właśnie z 11 listopada 2016 roku, gdy Jarosław Kaczyński został nazwany naczelnikiem państwa polskiego. Jak myśli pan, dobrze, że został nazwany naczelnikiem państwa polskiego, czy to było urągające? Proszę pana, trudno mi powiedzieć, bo Jarosław Kaczyński jest na pewno duchowym przywódcą wszystkich sił patriotycznych w Polsce. Natomiast nie wiem, w jakim to kontekście było wypowiedziane. No, przyjechał, złożył wieniec pod pomnikiem Romana Dmowskiego właśnie i został nazwany naczelnikiem państwa polskiego. Nie znam tej sytuacji, nie wiem, szczerze, nie trudno mi się wypowiedzieć. Okej, rozumiem. Proszę się przedstawić. Okej, dziękuję bardzo. Dla Telewizji Narodowej reportaż realizował Radosław Siedlecki z placu Trzech Krzyży.